Sytuacja w suwalskim szpitalu jest na tyle stabilna, że można wznowić planowe zabiegi. Taka decyzja zapadła dziś na posiedzeniu sztabu kryzysowego. W sumie AH1N1 wykryto już w Suwałkach u 7 osób. 3 z nich nadal są w ciężkim stanie i oddychają przy użyciu respiratorów. Od wczoraj lekarze wypisali do domu 5 chorych na tak zwaną zwykłą grypę. Pojawiło się 2 pacjentów z objawami grypopodobnymi. Przypomnijmy, że badania laboratoryjne potwierdziły wirusa świńskiej grypy u 15-letniej dziewczynki, która zmarła w suwalskim szpitalu. Dziś po raz kolejny w placówce zebrał się sztab kryzysowy. Stabilna sytuacja pozwoliła nam na podjęcie decyzji o wznowieniu zabiegów planowych, powiedziała Justyna Matolewicz-Gilewicz, zastępca dyrektora do spraw medycznych. Jeśli chodzi o sytuację w szpitalu, to ona się na chwilę obecną ustabilizowała na tyle, że możemy znieść restrykcję, którą dokonaliśmy w zakresie przyjęć planowych na zabiegi, na oddziały zabiegowe właśnie. Natomiast w dalszym ciągu zachowujemy czujność. Sztab kryzysowy w troszeczkę mniejszym składzie, ale będzie funkcjonował i na bieżąco będziemy tą sytuację monitorować. Dyrektor poinformowała też, że szpital jest po rozmowach z minister zdrowia Ewą Kopacz w sprawie 3 najciężej chorych osób zarażonych świńską grypą. Próbujemy umieścić tych chorych w specjalistycznych ośrodkach, gdzie mogliby być leczeni metodą płuca zastępczego, dodała dyrektor. Jeśli chodzi o stan ciężki tych chorych, w dalszym ciągu utrzymuje się, nie poprawia się. Chorzy wymagają leczenia respiratorem. Obecnie mają własne właściwie krążenie w miarę stabilne, natomiast ostra niewydolność oddechowa utrzymuje się i co do tych chorych rokowanie nie jest dobre. Podjęliśmy starania umieszczenia tych chorych na metodzie leczenia ECMO płuca zastępczego. Kontaktowaliśmy się z panią minister Ewą Kopacz i panem ministrem Jakubem Szulcem. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i próbujemy umieścić tych chorych w ośrodkach, gdzie taką metodę można zastosować. Jest to Warszawa, Gdańsk, Zabrze.